będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela Trójcy Świętej, niedziela po zesłaniu Ducha Świętego, to czas, kiedy odkrywamy Boże tajemnice, tajemnice życia wewnętrznego Trójcy Świętej. Posłuchajmy, co ma nam do powiedzenia Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Tutaj jest powiedziane, że kto nie wierzy, już został potępiony. Czyli, że jeżeli, załóżmy, uwierzy za jakiś czas, się po prostu nawróci kiedyś, to będzie odtępiony, czy ja, o co chodzi? Człowiek jest potępiony jakby po śmierci. Wcześniej może się na przykład nawrócić. Jak się nawróci, no to już nie jest wtedy potępiony. Ale tam jest napisane, już został potępiony. Bóg ci tutaj nie chce przestraszyć tym, tylko jakby on ci uświadamia, czyli jeżeli jakby skutki, pokazuje ci jakby skutki tego. No tutaj chodzi o ten moment, jakby jeżeli mówi to do człowieka, no w tym momencie, w którym to mówi, jakby to powiedzieć. Jeżeli w tym momencie jest człowiek nie wierzy i teraz jakby na co zasługuje w ten sposób, w momencie, kiedy nie wierzy w Boga, to jest potępiony. Jednak jeżeli za pewien czas się nawróci, no to nie będzie, bo ci wierzący nie zostaną, a ci, którzy są potępieni. Jednak pamiętajmy, że człowiek, nie wiem, nie zostaje w określonym jakimś momencie życia po prostu tak potępiony i ma już szlaban do nieba do końca życia, tylko no liczy się to, jak to można powiedzieć, życie zakończy. Czy będzie wtedy wierzył, czy nie. A Bóg jest wszechwiedzący, więc On też zna naszą przyszłość i wie, że jak się nawrócimy, to że nie będziemy musieli być potępieni. Więc jeżeli zna naszą przyszłość i wie, że ktoś się nawróci, to też Go nie musi potępiać. Wydaje mi się też, że ci, którzy już uwierzyli w jednorodzonego Syna Bożego, tak jak mówi Pan w Ewangelii, oni mają zupełnie inną perspektywę. Oni mają nadzieję, oni mają radość z tego, że Bóg może mi odpuścić ich grzechy, że oni już zostali zbawieni, a to dokonuje się teraz w ich czasie ich życia się wypełnia. A ten, który nie wierzy, nie uwierzył, jaką ma perspektywę życia? Wierną. Ci, którzy są niewierzący, nie mają wielkiej nadziei, takiej, na której by mogli oprzeć całe swoje życie. I to dlatego Pan Jezus też mówi Nikodemowi, temu faryzeuszowi, który był bardzo szanowany, bardzo mądry, był nauczycielem Izraela, tak jak Pan Jezus powie w tej rozmowie kilka wersetów wcześniej, że ci, którzy uwierzyli, już są szczęśliwi, bo już mają tę radość. A ci, którzy nie wierzą, są tak naprawdę biedni, bo brakuje im nadziei. Ja też zauważyłam w tym tekście coś innego, jakby miłość Boga do nas, ponieważ prawda jest taka, że jakby łatwiej wydać jest siebie na śmierć niż swojego jakby Syna, a On daje właśnie swojego Syna tę śmierć dla nas, żebyśmy jakby dostali my zbawienie. I to też pokazuje, że On pokazuje nam tą miłość, która jakby może nas uwolnić od takiego egoizmu świata, od takiej nienawiści. A powiedz, Wola, to ciekawe, co powiedziałaś. Bóg z miłości wydaje Syna na śmierć? To się zgadza? Z miłości do nas. Z miłości do nas? Ale wydaje Syna na śmierć? To się zgadza? Bo tak, wydanie... On jest niematerialny i On wie, że Jezus do Niego wrócił. Proszę księdza, wydanie swojego dziecka na śmierć to jest no chyba jedno z największych poświęceń, jakie w ogóle można dokonać. Nawet mówię, większe niż
poświęcenie samego siebie. A nie czujecie tego? Dlaczego ojciec ma wydawać syna na śmierć? Dla nas. Żebyśmy my nie umarli, tylko żeby, tak. Jakby, żebyśmy my byli zbawieni, chociaż mamy wiadomo, Bóg nas zbawi. Bóg nas zbawi. Bóg też jest wszechmogący, więc mógł nam w jakiś inny sposób to przekazać, a jednak nie potępił nas od razu, tylko wysłał nam swojego syna, który nie straszył nas pieką, tylko nas nauczał i pokazywał nam, że można odpuścić komuś winy. I myślę, że to też jest tym dowodem miłości Boga do nas. Gdyby Jezus nie przyszedł na świat, nie wcielił się, nie przyjął ciała, nie umarł na krzyżu, to człowiek by pewnie pozostał nieprzekonany o Jego miłości. I w tym kontekście właśnie, że był w stanie się wykrwawić Panu całkowicie, tak? Oddać się całkowicie, że człowiek nie może powiedzieć, ale mógł zrobić więcej. Nie mógł. Zrobił wszystko, co możliwe. No tak. Właśnie, że człowiek byłby nieprzekonany, bo no, można trochę powiedzieć, że w sumie takim człowiekiem był trochę Nikodem. Bo jednak był faryzeuszem. No, postępowanie faryzeuszy to było takie... oni byli wierzący, ale ich wiara bardziej polegała na nie takiej, nie na miłości, tylko na przestrzeganiu prawa. Ściśle takiego określonego, tak, tworzenia jakichś takich zasad dokładnych, których trzeba się stosować. Tak naprawdę wiara jest darem Boga, bo aby jednak przyjąć tą wiarę, trzeba najpierw ją zauważyć i wyciągnąć do niej ręce. Bo nie każdy ma jednak ten dar, żeby wierzyć. Ten dar trzeba przyjąć. Pan Bóg mówi, że kto nie wierzy, jest potępiony. A co z osobami, które na przykład nie poznały Jezusa? Nie miały takiej możliwości. Na przykład przez niewierzącą rodzinę i inne różne okoliczności. Dobre pytanie. Sobór Watykański II mówi o tym w jednej z deklaracji, jednym z dokumentów. I mówi, że o wszystkich tych, którzy Boga szczerym sercem szukają. Albo wychowując się w innej religii, mając też zaszczepione od dzieciństwa wiarę, na przykład muzułmańską, postępują w zgodzie z nakazami sumienia. Każdy człowiek ma sumienie, który może odkrywać prawo Boże, jeżeli jest szczery, otwarty. Pan Bóg działa właśnie na wszystkich ludzi. I człowiek może poznać prawo Boże, obiektywne prawa naturalne. Jeżeli będzie szukał, jeżeli będzie otwarty, będzie zbawiony przez Jezusa Chrystusa, nawet go nie znając. Miłość Boga jest ogromna, też trzeba pamiętać o tym, że to w Księdze Rodzaju jest opisany grzech pierworodny. To Bóg nie postanowił nas... że tak powiem, zniszczyć, tylko dał nam drugą szansę i właśnie wysyłając Jezusa nie chciał nas potępić, tylko zbawić i dać nam szansę życia wiecznego. Tej radości i skorzystania z szansy każdego dnia, w każdym momencie podejmując decyzję życzymy i sobie i wam, drodzy słuchacze, wyznając wiarę w Trójce Świętą, w trójosobowego Boga, który jest wspólnotą i do tej wspólnoty nas włącza i zaprasza. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.